Wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Pixelmonów. Dokładnie tak. Co tu dużo mówić? Pixelmony. Pokemony w Minecrafcie. Dzień dobry. Charmander. Dokładnie tak. Nauczony poprzednim podejściem do nagrywania, wiem, że trzeba jakby zgarnąć. Aha, fajnie. Trzeba jakby, jak to określić tak ładnie, wziąć tą skrzynkę, bo nie ma się boli na początku. No i tak ciężko cokolwiek zrobić. Dobra, wiecie co, chwila. Opcje. Sterowanie. Interesuje mnie najbardziej. Okej. Interesuje mnie ta mapa, dokładnie. Oddalenie. Mogę pod Z? Powiększ mapę. Pod X? Mówię, to nie jest tam nic istotnego. I ustawienie mapy pod Y-kiem. Ok, dobra. Czyli co? Y? O! I to jest to, co mnie interesuje. Zmień pozycję. O, kliknij, przytrzymaj. No i kurde. PogChamp? PogChamp, jak najbardziej. O, teraz sobie to mogę schować. No i PogChampik. Serio. Ale czy ty możesz? Tak, Charmander. Okej. I ojoj. To trochę zabuliło mnie. Dobrze, ale jest pierwszy Pokémon pokonany. Wow, dostałem piasek. Piasek. Wow. Okej. To nie działa. Ogólnie chcę znaleźć wioskę. Tak. Potrzebuję znaleźć wioski. Wioskę. Nawet nie kilka wiosek, tylko potrzebuję jedną. Digleta nie chcę, ale na przykład chciałbym, jeśli ten Militant byłby. Okej, ma ósmy poziom. To przegarnę go. Znaczy, zabiję go. Bo potrzebuję ten. O, okej. Aha, okej. To nieważne. A. Tak. No. Cóż mogę rzec? No, szukamy wioski. Teraz już muszę znaleźć wioskę, bo nawet nie mam jak złapać Pokemona. Bo. No. Czyżby? Albo chociaż niech to będzie Pokehill, to już będzie dobrze. Jakby ja nic więcej poza tym nie potrzebuję do szczęścia. Naprawdę, ja musiałem uderzyć w każdy klocek po drodze, żeby wspiąć się. Serio. Dobra, nie jest to ani wioska. Ulu, ulu. Chcecie. Zaraz cię złapię, poczekaj chwilę. Nie wiem, podoba mi się strasznie motyw tego ulu, ulu. Ulu, ulu, ulu. Dzień dobry. A, nikogo tu nie ma. Patrzcie, ile tego. Super. To mnie się podoba. Dokładnie tak. To prawdopodobnie to będzie moja pierwsza baza wypadowa. A po drugie to chcę ulu, ulu. Ulu, ulu, ulu. Chodź tu. No, nawet nie musiałem. Tylko błagam, żebym go nie zabił. Dobra, nie zabiję go. Okej. Dobra, nie zabiję go. Super. Teraz tylko go złapać i będzie dobrze.
Musiałem się napić, bo jednak trochę gadania mi, trochę już gadałem, więc no. I jest, proszę bardzo, ulu, złapany. Którym się. O, tym się zmienia. Fajnie, strzałkami się. Czy mogę na tobie jeździć? Mogę. Ale chyba on się tak fajnie turla. Z tego co kojarzę. Zobaczcie to, jakie to jest super. I serio, ulu jest kozak Pokémonem. Znaczy, jego tam druga forma jest brzydka i w ogóle niedobrze. Ale jego pierwsza jest cudowna. A ja go zabiję. Znaczy, pokonam, jak zwał, tak zwał. No i ponieważ mam obok siebie tego healera, więc jakby nie muszę się martwić o to, żeby. Co to jest? Grass Mail. Aha. Czyli jakieś chyba nic absolutnie przydatnego. Voltorb. Dzień dobry. Tak. Ojoj. O, ale go podpaliłem, co jest dosyć dobre dla mnie. Tak, Charmander, tak. Nie, on mi nic nie robi. On mi tylko chyba. Nie wiem, co on nad mi robi. Może złapę go? Bo. Nie wiem w sumie, jak działa. Czy jakie tutaj są droby, tak naprawdę, bo. Nie wiem, czy są jakieś inne dropy, które nie wiem, dają mi jakieś fajne rzeczy. Ale dobra, no zabijmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Oj, dostałem połowę bola. Spoko. Można i tak. Dobra. W takim bądź razie teraz tak. To jest hype. Okej. To jest super potion. To nie wiem, co to jest. No, revive oczywiście wiem, co. To nie wiem. Ice Hill. Kurde. A, chyba, że to jest na przykład wybudzacz. Coś jak w Pokéworldsach jest. Tak, to miałoby sens. No, dobra, to ja wezmę sobie to. I wezmę sobie to. Dokładnie tak. To odłożę. O nie, w sumie to zabiorę. Bo nie mam tutaj. Chwila, jeszcze jedna rzecz. Ustawienia graficzne. O. Nie wiem czy ten, ale na pewno ja będę miał lepiej, a wy będziecie więcej widzieć. To w ogóle usunę, bo mnie strasznie irytuje. Zigzagoon level 14. Kontra Charmander level 9. Uwaga, kto wygra? Kto wygra to starcie? Na pewno ja użyłem ataku, a on tak. Ojoj. Tackle za 10. No. No, może być ciężko. Okej. Nie mogę niestety strzałkami operować, ale teraz trochę głupie. Okej, nie zabiłem go. Ja bym go złapał. Ja bym go złapał. Bo on ma 14 poziom, więc nawet powiedzmy. No, będzie dobre. Dobra, zigzagun złapany. Charmander został dziś. O! O, zobaczcie! Znalazłem Pokémona, który jakby miał coś więcej niż tylko. Znaczy, miał w ogóle coś przy sobie, tak jakby można tak powiedzieć. Więc, no, ciekawe. Widzę, że to jest dosyć mocno rozbudowane. Boże, zawał przez chwilę miałem. Dobra, bo tutaj gdzieś widziałem. Właśnie, jego. 10. poziom, dobra, dawaj. Ja cię pokonam. A, quick attack. Za 6, okej. A tutaj tak. 1/4 HP mu zdjąłem. Dobra, jeszcze myślę, jeden atak.
Jeśli go teraz zabiję, to okej. Bo jeśli bym go nie zabił, to bym go sobie złapał. Dokładnie tak. Tylko problem jest taki, że... chociaż może się najpierw wleczę. Problem jest taki, że jakby ja to nie mam peceta żadnego. Więc to może być również problematyczne. Taki sentret. Tam jakieś nagie karpie pływają. A właśnie, bo ogólnie w morzu, z tego co kojarzę, to są skamieliny. No właśnie, więc to też jest dobre. Ogólnie, dobra, ja nawet nie wiem co to są za itemy, bo nigdy się tym nie zainteresowałem. Ale, o, skamieliny są. Masterballa nie można tworzyć. Okej. Jakieś odznaki, nieodznaki. To nie jest istotne, nie? To nie jest najistotniejszą rzeczą, którą. O co mi chodzi? A mianowicie. To. Ta maszyna. Ta maszyna jest automatycznym wytwarzaniem. Inaczej, automatycznie wytwarza wam. Jakby bola. Znaczy, inaczej. Ogólnie na serwerze, którego nazwy nie będę wymawiać, było tak, że znaczy, tam niby zablokowane było, ale chodzi o to, że potrzebujecie. Matko, tylko żebym teraz. O, kowadło. Takie specjalne kowadło, na którym się kładło. Jedną część jakby, bo ogólnie żeby zrobić pokebola, potrzebujecie aha, bo to jest tylko, zobaczcie, potrzebujecie aluminium albo iron base oraz jakby taką podstawę, czyli to są jakby takie już, o, macie coś takiego, stworzycie z aplikorna, upieczonego i później właśnie na tym kowadle trzeba zrobić jakby taki dysk. Znaczy bułkole, jak zwał, tak zwał. A dzięki tej maszynie sprawdzałem właśnie przed nagrywaniem, że co jest bardzo istotne, można lejami doprowadzać tak samo jak można doprowadzać materiały, surowce plus opał, więc tworzenie tego będzie. No, wrzucę sobie to, co uzbieram. No i kurde. Hulaj dusza piekła nieba. Więc, no, na pewno będzie ciekawie. Ale to oczywiście z czasem, bo na początku trzeba w ogóle. No nie wiem. Co to jest. Ej, ale ładny! Idźcie sobie. Ej, zobaczcie, jaki ładny on jest. I przede wszystkim on jest duży. Shoulder, no, siemka. Ej, dobra, chcecie. No, ej, bo naprawdę, naprawdę ładnie on wygląda i to jest taki fajny, duży. Dobra, muszę walnąć jeszcze jednym atakiem. Dobra, jest na czerwonym. Jak jest czerwone, to można łapać. I nie bij mi Pokemona, bo dostaniesz po łbie. Dokładnie tak. Dobra, elegancko. Czyli mam już wodnego i wodnego oraz ognistego Pokemona. Super. Tylko w ogóle dziwi mnie to, że jakby tu nie. W ogóle co tam się świeci? Idę to zobaczyć. Że tu nie ma jakby trawiastych Pokemonów, nie? Jeszcze tu powinny być teoretycznie, ale. Co ja się tam znam, nie? Co to jest? Aha, tu są jakieś. Jakieś bery, nie bery. Aha, tu jest po prostu jeziorko lawy. O, aprikorny, dobra. Ja już zacznę sobie zbierać aprikorny. Znaczy, tak naprawdę pewnie będę używał tak jak w Pokéwarsach, czyli Netball oraz Level Ball. Ale na początku na pewno będzie się używał Ultra Balli. Dokładnie tak, dobra, tam jeszcze są jakieś. Więc, no inaczej, muszę złapać, znaczy muszę zdobyć wszystkie. Wystarczy, ble, 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 ble.
Wystarczy, że zdobędę po jednej sztuce chociażby i już jakoś tam to pójdzie do góry. Dobra, Dragon Breath, dobra. Dobra. Co to jest? Łocie! Jimmy, ja cię chwyca! Co to było? To był Ultra Tunnel. Tak, oglądało się trochę ta. No te Pokémony Sun i Moon. No i to była ta. Ten Ultra Tunnel. Ty. Ale dobra, no. Okej, no i wróciłem do punktu wyjścia. Ale to co. Legenda się pojawiła. Znaczy ta Ultra Bestia się pojawiła? Czy ona zniknęła właśnie? Czy jak to jest? Nie wiem, jeśli ktoś się orientuje, to może napisać, bo nie mam pojęcia. Ale no, widzieliście. Było coś takiego. Czyli, kurde. PogChamp. Nie wiem, czy to jest coś tam dalej, może? Nie, nic tu nie ma w okolicy. No to byłoby więcej gdzieś tutaj. Ale no, wam powiem, że. No. Ładne, ładne. No. Szkoda, że nie spotkałem Ultra Bestii. Szkoda. Ale jestem właśnie ciekaw, czy jakby. Bo jakby tam zaczynaliśmy, nie? Stamtąd przyszliśmy. Więc teoretycznie tutaj wcześniej nie było. Co to jest? O, Hundum. Na 4? Od kiedy trzcina cukrowa rośnie na 4? Ale dobra, niech wam będzie. Trochę uzbieram. Jakiś Cubone taktyczny. No spoko, spoko. Fajnie. A właśnie, tutaj dostałem jakiś X-Speed. Okej. W takim bądź razie, no. Ta jest dziodu. Dzień dobry. Ale na przykład zastanawia mnie, co to jest za Pokémon. Okej, to też jest jakiś Pokémon, którego nigdy nie widziałem. Tak. O, Galariński Zigzagoon. O, dzień dobry. Fajne, fajne. Kurde, naprawdę czuję się. Naprawdę, gdybym dopiero pierwszy raz zobaczył Pokémony i zajarał się od nowa. Naprawdę, jakby. Kurde, no. PogChamp. Naprawdę. Dobra, może tam w tamtą stronę coś znajdę ciekawego? Dobra, ale na pewno wezmę sobie Aprikoła. Wezmę sobie Abricorna. No, chcę trochę też pomijać te Pokémony, bo nie chcę się z nimi walczyć. Bo nie mam. Charmander już jest na low. No właśnie. Dobra, tam jest żółty Aprikorn. To bym w sumie po niego poszedł. Dobra, zrobimy kółeczko. I kończymy, nie? Może znajdę jeszcze coś ciekawego. Dobra, gdzie jest. Okej, tutaj. Okej. To jakiś ruszofy. Okej, jabłko trzeba zjeść, bo. Dobra, ej, czy mam czerwone? No, niby mam, ale wezmę. O. Czerwony, zielony. Dobra. Pójdę jeszcze tutaj, cyk. Szukam czarnego na pewno. Czarny również jest mi bardzo potrzebny do moich jakże wybitnych celów. Ora to już nie jest mi aż tak bardzo potrzebne. Okej, żółty. Tu niebieski. No, niedobrze, niedobrze. Czarnego nigdzie nie widzę. Weźmy sobie jakąś jagódkę taktyczną. Hem. Dobra, cyk. I na pewno też będzie tutaj ciężej zdobyć chociażby jedzenie, no bo nie ma jakby stricte
świnek czy innych takich normalnych mobów z gry. Więc no, ale też znalezienie czegoś, to jest, widać, jak widzicie, jest dosyć ciężkie. Aha, już nie mogę biegać. Ale jestem już blisko tego, jakby jeziorka lawy, czyli tam jest gdzieś moja tymczasowa baza, raczej po prostu centrum leczenia Pokemonów. Centrum Pokemon, o, właśnie tego słowa brakowało mi. Dobra. O, Abra się teleportował. O, w ogóle to jest chyba biom. Jak on się nazywa? Biom kwiatowy jakoś tak. Nie wiem, średnio mnie się to podoba, w sensie to jest tak tyle nawalone. Ale no kto co lubi, nie? Uwielbiam wolno chodzić w Minecrafcie, naprawdę. Dobra, chyba jednak to trochę dalej jest niż sobie zapamiętałem. Tak, super, jesteś, nie zmienia się. Dobra, tu są jakieś zielone. Kurde, szkoda, że jakby czarnych nigdzie nie widzę. A? Szkoda. No, szkoda, że żadnych czarnych nie spotkałem, ale no. Niestety, odcinek trochę o niczym, taki bardziej pierwszy, czyli taki, wiadomo, pierwsze odcinki zawsze są trudne. Nie zmienia to faktu, że absolutnie nie wiem, w którą stronę mam iść. Serio, jakby zgubiłem się już. Co to jest? Jaki mały Turtwig. Fajnie. Nie no, to teoretycznie w tą stronę chyba muszę iść. Ej, zgubiłem się. Matko, najgorzej. Ej, serio, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie mam bazę. Ła, jeszcze spadłem z drzewa. Za gówno. Co to jest? A, fajne. Trudno. Znajdę sobie to już za chwilę. Tak. Proszę mi stąd iść. Zaraz sobie znajdę. Dokładnie tak. A ja się na razie z wami żegnam. Tak. Pierwszy odcinek. Także widzimy się w następnych i do zobaczenia. Siemano.